Zaczynać można. Dzień dobry, Katarzyna Karpaś-Widerek. Witam Państwa na briefingu prasowym Polski 2050 Szymona Hołowni. Będziemy mówić dzisiaj o tym, jak rząd ogranicza prawo do głosowania Polaków za granicą, a udział w konferencji prasowej wezmą poseł Michał Gramatyka, senator Jacek Bury, ekspertka prawna Mirosława Zagłoba i oddaję głos naszym gościom. Bardzo proszę. Dzień dobry. Proszę Państwa, w dniu wczorajszym Senat przyjął uchwałę o skierowaniu do Sejmu korekty projektu kodeksu wyborczego, który został zaproponowany przez PiS. Zrobiliśmy poprawki, które mają umożliwić równe traktowanie Polaków przebywających za granicą w kwestii oddawania ich głosu w wyborach parlamentarnych czy jakichkolwiek innych. Proszę Państwa, zareagowaliśmy w ten sposób na prośbę, na uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził, iż artykuł 230 paragraf 2 kodeksu wyborczego w tym nowym projekcie skierowanym przez PiS jest naruszeniem wolności konstytucyjnych i praw konstytucyjnych polskich obywateli. Nie może być tak, że osoby przebywające za granicą nie są w stanie skutecznie zagłosować w wyborach parlamentarnych. Ta propozycja PiS-u to ogranicza poprzez fakt skrócenia terminu, w jakim mają spływać głosy z obwodowych do obwodowych komisji wyborczych z okręgów wyborczych. Ta propozycja była 24 godziny. Jeżeli w ciągu 24 godzin nie spłyną głosy do obwodowej komisji wyborczej, głosowanie w obwodach jest nieważne. Senat wydłużył ten czas do 48 godzin. Chcemy, aby polscy obywatele byli traktowani w sposób godny i równy. Proszę Państwa, wybory w Polsce zaczynają przypominać tragikomedię. Najpierw mamy opowieści i baśnie ministra Sasina z Tysięcy i jednej koperty. Teraz mamy sytuację, w której rząd oferuje nam, jak w dowcipie, sytuację, że nieważne kto i jak głosuje, ważne kto te głosy liczy. Tak w państwie demokratycznym być nie może. Zasada powszechności wyborów to jest fundament praworządnego państwa, uregulowany w 96 i 97 artykule Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Obywatele przebywający za granicą muszą mieć dokładnie taki sam dostęp do głosowania, jak ci, którzy głosują w Polsce. Nie może być to ograniczane, tak jak PiS to zrobił, ustawą, która nie zmierza do tego, żeby cokolwiek w systemie poprawić na rzecz obywateli, zmierza dokładnie w przeciwnym kierunku. W normalnej sytuacji konstytucyjność tego przepisu zbadałby Trybunał Konstytucyjny. Ale my już nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Mamy zestaw ludzi zasiadających w budynku Trybunału pod przewodnictwem magister Przyłębskiej, której kadencja się skończyła. Mamy w tym zestawie ludzi dublerów, którzy zajmują nie swoje miejsca i mamy orzeczenia na polityczne zamówienie rządu. Nieważne, czy w tym Trybunale zasiądzie 11, 9 czy 7,5 sędziów w pełnym składzie, bo ten Trybunał nie jest Trybunałem. On po prostu uzurpuje sobie prawo do bycia urzędem konstytucyjnym, którym nie jest, organem konstytucyjnym, którym już od dawna nie jest. Jest jeszcze czas na to, żeby te przepisy, które PiS zgotował Polakom mieszkającym za granicą, naprawić. Szanowni Państwo, wróciłem kilka dni temu z Londynu. Spotkałem się tam z Polonią. Polonia jest przerażona. Są przerażeni, dlatego że mają świadomość siły własnych głosów, ale mają też świadomość, że nowo przyjęte przepisy spowodują, że ich głosy po prostu nie będą się liczyć. Dlatego że nie będzie czasu, nie wystarczy czasu na to, żeby cała komisja wyborcza obejrzała każdy głos. Przeprowadzili eksperyment, który pokazuje, ile głosów są w stanie w ten sposób policzyć. Niestety nie zostaną policzone wszystkie głosy. Co to znaczy? Że części Polaków mieszkających za granicą odbierze się prawo uczestnictwa w wyborach. Ale to nie wszystko. Polakom utrudnia się udział w wyborach na wszelkie możliwe sposoby. Nie będzie można już zarejestrować się, dopisać się do spisu wyborców, korzystając z drogi telefonicznej, co w poprzednim stanie prawnym było możliwe.
możliwe. Polak mieszkający za granicą, który jakimś cudem będzie przebywał w Polsce podczas wyborów, nie będzie mógł zagłosować na podstawie paszportu i wpisu do swojego paszportu, bo taką możliwość PiS mu odebrał. PiS mówi, że swoimi zmianami w kodeksie wyborczym chce podnieść frekwencję wyborczą. Wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że jedynym sposobem podniesienia frekwencji wyborczej jest wprowadzenie powszechnej możliwości wyborów korespondencyjnych. W wyborach korespondencyjnych oddało swój głos w wyborach prezydenckich niemal 500 000 Polek i Polaków mieszkających za granicą. Dziś utrudnia się im życie na wszelkie możliwe sposoby. Czy to dlatego, że Polonusi głosują na opozycję, czy to dlatego, że z oddali lepiej widać wszystkie nadużycia PiS-u? Jeszcze jest czas, żeby to zmienić. Jeszcze jest czas, żeby Polkom i Polakom z zagranicy przywrócić możliwość pełnego udziału w wyborach. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma pytań, to bardzo dziękuję. Dziękuję.